Cześć! Dzisiaj odwiedzimy Rewal. Pokażę Wam w trakcie spaceru 11 ciekawych miejsc oraz atrakcji, które warto zobaczyć, będąc w tym mieście. No więc tak, startujemy w centrum Rewala i pierwszą atrakcją, na którą się możemy natknąć, jest kościół znajdujący się przy rondzie, praktycznie w samym sercu tego miasteczka. I bezpośrednio obok ronda, które znajduje się w bliskim sąsiedztwie kościoła, zaczyna się deptak w centrum Rewala. O, właśnie tam z tyłu widzicie kościół. Jest tutaj masa różnych knajpek oraz sklepów z jakimiś tam pamiątkami i tak dalej. I tym deptakiem możemy dojść do platformy widokowej oraz do placu wielorybów, które za chwilkę Wam pokażę. I znajdujemy się na wspomnianym placu wielorybów. Znajdują się tutaj dwie takie nowoczesne rzeźby wykonane z metalu, które przedstawiają właśnie dwa wieloryby. Ponadto na placu znajduje się masa różnych ławeczek, fontanny oraz różne sklepiki i restauracje. Z tego placu bezpośrednio jest także wyjście na platformę widokową, którą za chwilkę będziemy także zwiedzać. I bezpośrednio z placu Wieloryba jest wejście na platformę widokową. Jest to betonowa konstrukcja, która znajduje się na wysokości 12,5 metra nad plażą, z której możemy podziwiać piękne widoki, plażę oraz morze. Teraz z placu Wieloryba ruszamy deptakiem nadmorskim, który ciągnie się wzdłuż wydm i nim dochodzimy do takiego placyku z placem zabaw oraz zejściem na plażę i siłownią na świeżym powietrzu. Placyk ten ma bardzo fajną nazwę, ponieważ nazywa się Placem Śledzia Bałtyckiego. I po obejrzeniu placyku ruszamy w dalszą drogę deptakiem nadmorskim. Kolejnym ciekawym miejscem na naszej trasie jest plac Sybiraków. Znajduje się tutaj pomnik z tablicami pamiątkowymi, dużo zieleni oraz ławeczki, na których można odpocząć. Kawałek dalej, idąc z deptakiem, dojdziecie do tarasu widokowego.
tarasu widokowego, podążając dalej deptakiem, napotkamy pomniki. Pierwszy będzie pomnik małego księcia, który prezentuje się w ten sposób, a drugi będzie pomnik Romea i Julii siedzących na ławeczce i obok nich znajduje się taki piękne serce wykonane z kwiatów. Deptak nadmorski ciągnie się dalej, następnie przeistacza się w ulicę, którą możemy dotrzeć nawet do Niechorza. Jednak dalej już w samym Rewalu nie znalazłem jakichś takich ważniejszych atrakcji. Jeszcze bardzo ważna atrakcja, tak naprawdę najważniejsza atrakcja całego Rewala, to jest oczywiście plaża i Morze Bałtyckie. To wyjście, które Wam tutaj pokazuję, to jest wyjście, do którego byśmy musieli się cofnąć do placu Wieloryba i pójść w zupełnie innym kierunku niż prowadzi ten deptak, niż ten kierunek, który Wam pokazałem. Idąc właśnie od placu Wieloryba w dół, dojdziecie do tego zejścia, które jest fajnym zejściem, jeśli chodzi o Rewal, ponieważ nie trzeba schodzić po schodach, nie jest to zejście takie wysokie jak większość zejść w tym miasteczku. Przy tym zejściu ponadto znajduje się taka mała wioska rybacka oraz stoją tutaj kutry na plaży. I jeszcze rzut oka z poziomu plaży na platformę widokową przy placu Wielorybów. Ostatnia atrakcja w moim zestawieniu znajduje się już nie w Rewalu, ale w miejscowości obok, czyli w Trzęsaczu. I są to ruiny zabytkowego kościoła, który znajduje się na klifie. To jest naprawdę ostatnia ściana tego kościoła oraz bardzo wysoka platforma widokowa, także właśnie w Trzęsaczu. Do tego miejsca możemy dostać się albo samochodem, albo rowerem, bądź idąc nawet na spacer. Jest taka ścieżka, która wiedzie z Rewala po Wydmach właśnie w to miejsce. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał. Dajcie znać w komentarzu. Proszę o subskrypcję oraz o łapkę w górę. Pozdrawiam, cześć!